Hej, 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 cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii... Łocie, panie, co się z tym padem dzieje? W kolejnym odcinku z serii Dark Clouda na moim kanale. Ruszamy, możemy tutaj, czy musimy gdzieś tutaj? Dobra. Może będzie szybciej. Tu generalnie jeszcze póki co przynajmniej nie ma nic w tych miejscach. Obstawiam, że w momencie, kiedy zdobędziemy to całe Queens... no to dopiero wtedy gdzieś tam... Czekajcie, bo coś mi się tutaj nie podoba. Telefony latają. Aha, bo tutaj kamera jest tak na sztywno, no dobra. No to idziemy sobie tutaj na tą plażyczkę. Tu, gdzie ten statek? Będziemy musieli tutaj pogadać z kimś. A mianowicie z tym tutaj jegomościem. Aha, bo już chyba sam zbiegnie gość. No, pozostali jeszcze inni ludzie poza tobą, wyobraź sobie. No dzięki, dzięki. Tu pokaż mi ten swój sklep, ja może coś od ciebie kupię, stary. A, tu masz swój sklepik taki. Na uboczu. Co? The fat beast back to life? Czyli to ta gruba bestia przywoła wszystkich do życia? Głupcy! Oni muszą być ze wschodu. Znowu zaczyna się to całe szaleństwo. Ci cholerni wschodnicy? Ścierwo tej ziemi. Damon. Czego ci księżycowy... Księżycowy orb to jest jako... No, krąg, coś takiego. Czego szukają? Czyli to jest to, czego szukają? Czy coś takiego? Myślę, że zaginęło to razem z podwodnym skarbem. Jest pewien wrak na morzu Quens. Dużo kupców Quens używało go jako magazyn. Ale to się zmieniło. Teraz tam są stwory. Te wielkie stwory atakują Quens. No oczywiście, że chcę tam iść. Oczywiście, że chcę tam pójść, panie kolego. Oczywiście. Dobra, dobra, ty już mi tu bajery nie wkręcaj. Było około 100 lat temu. Rangers over Quens passed away. Sunk. Her favorite ship along with her... Oh. The Queen's Sunken Ship started to serve at the Undersea Treasury. Dobra, nie chcę słuchać tej historii. No właśnie, jak się mogę dostać? A, tą łódką! Żółw! Idziemy żółwiem.
No dobra, dobra, dobra. Wszystko fajnie, pięknie, ja po prostu tam chcę płynąć. Right on the submarine. Oczywiście wygląda jak taki żółw trochę. Żółw. To jest jak żółw. O, to takie całe rzeczywiście podziemne miasto jest. Czekajcie, się napiję. No to dobra, my chyba tutaj na dół, co? Czy tam, nie na dół, a na dół, rzeczywiście. Idziemy sobie w takim razie na dół. Hakiem! A, o, no jakie na dół, do góry lecimy. Shipwreck. Czyli możliwe, że gdzieś tutaj coś, jak wychodzimy, też może jest jakiś sklep czy coś, ale na razie nie dostrzegłem nic, więc robimy co nasze. Czyli jak zwykle... Dobra, czekajcie, bo dawno mnie tu nie było. Dobra, tak jest walka, okej. Korsarz. Dawaj pieniążka. Co my tu mamy? Król. Droga. Dobra, leży korsarzyk. Sunshade. Tu. Bicycle. No jakieś takie pierdoły tutaj na razie zbieramy. Czy pierdoły do odbudowy oczywiście miasta. Tego, o którym mówiłem, że będziemy je na pewno w jakiś sposób odbudowywać. Gunny. Antifreeze amulet. A poczekaj, ja cię tutaj zrobimy cię tak. Cyk. Wow. Dobra, 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 bo my jesteśmy w słabym stanie, jeżeli chodzi o broń. Nie te... Kurde, muszę sobie przypomnieć. No! Weapon. Repair. Bo jest to w słabym stanie. Zawsze mogłem tego, kurde, grubcia wziąć. Ale tym grubciem nie lubię. Jeszcze... Jeszcze chcesz? Masakra. Grubczy ciężki jest do grania, jak dla mnie. Nie siedzi mi on totalnie. Ła! Wow.
Tak, chcę cię pogrywać. Dobra. To mam jakąś skrzynię. Curse. Co tam mamy? Już wiem, dla kogo chyba to będzie. La. No. Stary, ale tu masz brońkę. Szufia masz, szufia. Dawaj to. Atak plus jeden. Jack. Pozwolę sobie skorzystać. Cyk. Dobra. Nie wiem, co ta klątwa robi. Jakby, czy to mi na przykład nie walnie za jakiś czas po prostu jakiegoś życia, czy w ogóle nie zabije po prostu. No mam nadzieję, że nie. Bym się teraz lekko załamał w momencie, kiedy wiecie, robię poziom sobie spokojnie. Bez jakichś tam większych perypetii. A tu nagle klątwa. Kabum, leżysz, chłopie. A taki zdrowy chłop był, nie? Na razie jeszcze nie wypadło mi wyjście. O, idzie drugi. Dobra, mam... 11 golda. Jakaś w ogóle łódka podwieszana. Jake. Co z nim mogę zrobić? Chyba nie za bardzo, ale widzę tu jakiś sprzęt, który możemy zabrać ze sobą. Także robimy to. Attachment bag. Aha. No to dobra. Teraz możemy to sobie... atrybuty. Build up. Aha, tu jeszcze nie mogę. Customize. Dobra, to tu nie. Ale możemy powpychać w inne rzeczy. Też nie. Możemy sobie powpychać w inne rzeczy. Nawet chociażby to. I już sobie teraz zabierzemy to. Speed plus 2. No i spoko. Może być. Jakby pamiętać musimy tylko o tym, że budujemy swoje bronie pod jakieś tam konkretne też statystyki. Trzeba by było lekko może nawet przygrindować poza odcinkami, żeby zbudować to naprawdę na jakimś tam poziomie switaśnym. A, tu jest wyjście w ogóle. No to dobra, tutaj już wiemy, że jest wyjście. Idziemy sobie teraz w takim razie w tą stronę. Pan Krabik. O, jest wyjście. Tuk. W sensie klucz do wyjścia. Dobra, mamy jeszcze jeden jest tutaj. Pan Krab. Dobra, mamy wszystkich tutaj załatwionych. Lampa. Wydaje mi się, że wszystko tutaj już chyba zebrałem, jeżeli chodzi o znajdźki związane z miastem, jego budową i w ogóle, ale wolę to jeszcze sprawdzić. Co my tu mamy? Mapę. No to mamy ostatnie pomieszczenie, które możemy sobie zwiedzić tutaj w tym miejscu. Mm, mm, mm.
Pan korsarzyk. I to nawet nie jeden. Nie jeden chciał zginąć z mojej ręki. I pan krab. O kuźwa. O kuźwa. A spróbujmy go tym żółwiem. Oj, oj. No nie. Kuźwa. Kurde, czemu mi to nie działa? Tak jak powinno. No, prawie go tym żółwiem zabiłem, nie? Dobra, leży. Udało się. Aha. Jajo. Bajo jajo. No nic tutaj po nas w takim razie. Możemy w takim razie wyjść sobie z tych labiryntów. I zrobić chyba jeszcze jedno piętro w takim razie. Aczkolwiek. Czekaj, nie, no mamy jeszcze czym naprawić. Także tutaj sobie od razu to zróbmy za pamięci. Repair. Wise Owl. Ale tutaj ta broń to jest już przekozak taki lekki. Trzeba będzie pobudować jeszcze trochę. Pod to. No de facto ja bym tutaj mógł dwoma chyba postaciami tak naprawdę grę przejść. Gdyby nie to, że w większości w tych miejsc jest coś do zrobienia. Tak, oczywiście, że idziemy na wyższe piętro. Ale wyjdźmy na chwilę. Chciałbym zapisać sobie grę ze względu na to, że mam predyspozycję do przegrywania, także zapisz sobie. I zapiszemy sobie na tym zapisie. Ja już wcześniej próbowałem jakby ten poziom przejść. No i mi się udało, ale niestety nagranie tego. No cóż. No cóż. Pozostawiło trochę do życzenia. No w tej chwili też powiem wam, i tak się ciężko ogólnie nagrywa mi z takim małym obrazem. Oczywiście wy dostajecie skalowanko małe. No mam nadzieję, że to jakoś mimo wszystko wam w miarę pasuje. No mogłem to robić na tym na emulatorze, ale tu też chodzi o ten taką nutkę, tą taką i takie nagrywanie jeszcze w tych starych czasach, kiedy emulatora nie było, było trzeba podłączyć gdzieś to pod kabel jakiś i kombinować, że to było spoko. Znaczy jakbym w ogóle na cinchach samych poleciał, byłoby spoczko. Musiałbym się zewnętrzną nagrywarkę, a niestety no nie posiadam jak owej. Znaczy jakowej, takowej, o, to się tak mówi. Czy coś tu w ogóle jest takiego, no... Chyba nie, jest to po prostu takie, po prostu, bo ma być coś wyjście na, wiecie, na ląd, chwilę macie odsapnąć i od razu wejść tego. No dobra, no to jest jakoś tam to... Można powiedzieć, że jak dla mnie w miarę logistycznie przemyślane to miejsce, że okej, okay, dobra, jest tu taka przystań na zasadzie, możesz wyjść na ląd i dopiero później wejść sobie do wraku jako takiego, no i przejścia tego zasadnego miejsca. Layer 2. Ale zgarnął. Ej, aha, bo on się jakimś takim tutaj mrozem daje. Albo trucizną jakąś. Dostał? Dostał.
Eevee. Dostał żółwiem. Dobra, już wiem, że coś może być z tym nie tak. I właśnie po to mam... kicie. Sześć. O Jezus. Dobra, zgarnęła menda. Jeszcze pieniążek za to zgarnąłem. O, elegancko. Tylko trochę tracę właśnie na tym, że strzelam tą kicią. Jest jakiś klucz, czyli mamy jakąś kabinę. O, no, no nice. A czy coś tutaj na przykład znajdę? Nic poza dwoma wrogami, korsarzami. O, zgarnął na dwa strzały. Dobra. Pieniążka daj. Przyda się. Wiedźminowi daj pieniążka. Dobra, mamy to. Ale te róże to takie tutaj... No, nie podobają się mi. Nie jest to coś, z czym chcę walczyć generalnie, nie? Że pewnie jak podejdę tutaj Edwardem, to posiekam to w chwilę, ale no nie chcę z tym walczyć generalnie. A, i tutaj pewnie jest do otwarcia właśnie to. Kluczyk. Tutaj mamy kluczyk. Dobra, leży jeden. O, tu już dwa kolejne. Idą panowie korsarzowie. Oż ty dziadu. Panowie korsarzowie mi tutaj lekko dogryźli. Ale spoko. Ej no, serio? Naprawdę? O, pan krabik! Niech się tu pan krab pofatyguje do mnie. Przeklęta róża. No chodź. Dobra, mamy go. Dostała? Chyba. No, come on, ej! Leż. O, mamy wyjście. Ewentualne i oczywiście już mi się trochę zepsuła broń. No nie. Trzeba będzie kupić zapas. Antigo amulet. Dobra, spróbujemy ją zrobić Edwardem. Oż ty dziadu. Bo to takim spowolnieniem mnie tutaj bije, zbiło. Połód. Oż ty dziadu. Jeszcze mnie dziabnął.
Mam jakieś jedzonko może? Dobra, mamy coś takiego... mamy coś takiego... A nie, bo to są te trucizny chyba, ale mamy za to to. No i tam na dole jeszcze będą, widzę, kilka rzeczy. Mamy wodę, być może, czy nie mamy być może wody? Użyjmy ją sobie. To jest poison. To jest roślinka. Dobra, no to teraz to już mi tam tak wsioryba. Tylko jeszcze pytanie jest, czy ja mogę się jakoś odtruć, to gówno mnie tutaj trochę spowalnia i ja bym chciał się jakby z tego pozbyć. O, dobra. To była tragedia. To mi też już poszło. No to teoretycznie moglibyśmy już wyjść, ale mamy jeszcze kilku wrogów do załatwienia. Mam jakieś tutaj rzeczy do zabrania. O. On nie, ale... Aha! Taka bajera! Nie no, bajera jest. Znak. Komin. Co tu jeszcze mamy? Jakąś skrzyneczkę samotną. Banan. Okej, to się przyda. Jedzenie zawsze jest spoko. Zwłaszcza kiedy go zużywamy troszkę. Co za dziad przebrzydły. Dawaj pieniążka. Przyda mi się. A tam jeszcze woda chyba jest. To i tak się podleczymy. Czosnek? Okej. Znak kolejny. No tego trochę na pewno będzie. Dziadu, przybrzydły. O, nie. Z tobą to ja się, panie kolego, nie bawię. O, to... No chyba kogoś... Dobrze, że mogę atakować w grupach, bo... No kogoś chyba pogrzało do reszty. Jack Store. A skoro możemy sobie ulepszyć od razu broń, no to zróbmy to jak najbardziej. Upgrade. Chopper plus 7. Nie pali jak w Metinie. No to od razu... Co to ja chciałem? Fick.
Customize. Szybkość już mam maksa. Święty atrybut. Dobra, no to możemy zrobić. Attack power, ale to plus 1. To może być. Myślę, że... tutaj jakby to siądzie tak czy siak. Build up. Ice. Top 10. No ha, to pod to musimy tak robić, zapomniałem. Ale dobra, zrobimy to. Jak myślę... myślę, że to nie będzie taki wielki problem, żeby to... A weźmy sobie od razu, skorzystajmy i wszystkich sobie poleczmy. Z wodą, ze wszystkim. Okej. Dobra, mamy to. Możemy wracać. Oczyściliśmy dwa piętra, także... jest fajnie. I wyczyściliśmy to oczywiście ze wszystkiego, czego się dało, więc... naprawdę jest spoko. Goro. No, ale... ty miałeś skoczyć. A nie strzelać. Utracę przez to cenne... punkty. Które mógłbym wykorzystać na coś innego, nie? Wychodzimy. Leave dungeon temporarily. No to co? Zrobiliśmy sobie tutaj dwa miejsca. Takie 32 minuty nagrania, gdzieś około. Także wydaje mi się, że jest to optymalny czas, żeby powiedzieć sobie papa. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, także żegnam się w tej chwili z wami. Na razie.